the shit that I do. Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Resident Evil 7. Chcieliście, żebym zagrał w horror. Miałem zagrać w Outlasta 2, że jeszcze go nie ma. To gram w wersję demo Resident Evil, bo można zagrać na razie wersję demo, a normalną będzie można kupić i w sumie już jestem trochę zesrany po samym menu, a tutaj jest tylko czarny ekran i białe napisy, ale dobra. To co, to hop, nie? Proszę się nie śmiać bardzo, nie lubię horrorów. Chcieliście sami, kurwa, żebym w to grał. Ja ogólnie horrorów nie lubię, tak średnio przynajmniej. O Jezu drogi. Kuchnia. Fajnie. Nie wiem, jak będzie z dźwiękiem, mam nadzieję, że będzie dobrze słychać wszystko. Tak. Dobra, no, fajnie. Co tobie się dzieje, gościu? Jak ja muszę chyba na jedno ucho słuchać w tej grze, bo dostanę pierdolce. Na razie poza tym, że jest jakiś gościu, to jest spoko. Ja nie lubię ogólnie w grach duchów. Potworki jeszcze mogą być, ale duchy dostaję pierdolca. Gra podobno jest bardzo dobra. Jak czytam recenzje i wszystko inne, to dupę urywa ponoć, tak mówili. A co z tego wyjdzie, to zaraz się przekonamy. Nawet nie wiem, ile demo trwa. U nikogo innego nie oglądałem, nie wiem, czy ktoś nagrywał. O kurwa, tam coś już lezie. Aha, fajnie. No i fajnie, dobra, coś się wczytuje, no zajebiście ogólnie. Nie, bez kitu, gram na jedno ucho, bo na dwa to dostanę raka. Jak będzie za dużo przeklinania na zasadzie, o kurwa, bo będę dar ryja. Aha. To ten, to nie moja wina. Taka reakcja. No wstajesz dzisiaj? Ja jebę. No, grafika jest dobra, a wyjdź z domu. Nie wiem, no zajebiście, weź i wyjdź z domu. Nawet nie wiem, co mnie może tutaj spotkać w tej grze. Aha. Fajnie. Zajebiście. Co tutaj ma? Telewizor. No, dobra. Nie mam kasety. Nie, no czy kurwa w każdym horrorze musi być latarka? W sensie nie może być normalnego widoku? Tego też nie mam. Czyli dobra, czyli potrzeby. Aha. No chyba cię matka nie kocha. Ja już w to nie mogę grać. Ja już dostaję raka. No i? No dobra. Mój kolega kiedyś, jak graliśmy w Fira, miał taką fajną... Taki fajny patent sobie wymyślił, że czym... Jak się będzie szybko coś przechodziło, a tu się nie kłóca w tej grze. Aha, tym tak się można zasłonić, dobra. Jak się biega, czekajcie. Tu nie ma biegania? Dobra. Ogólnie na spacji się zasłaniamy. Jeszcze tylko zobaczę w opcjach kontrolę, sterowanie. Wiem, że można grać. Celowanie mysz. Dobra, nie wiem, o co tu chodzi. To jest wszystko pod kurwa kontroler. A ja gram na klawiaturze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, idziemy. A, nic nie mogę tu zrobić. Otwórz drzwi. No, otwórz drzwi, ty uchylasz te drzwi. Ty kurwo, ty. Ja się nawet... Tu coś wisi. Zajebiście. No, jeszcze mój cień. Mało się nie zesrałem. Dobra. Nie, w ogóle najlepsze. O, tu jest jasno trochę. Nie ma tragedii. No, nie wiem, czy opowiedziałem o tym Fizie, jako mój kolega miał
taktykę, żeby po prostu biec, nie? Wiecie, o co chodzi. I wtedy się nikt nie przestraszy, ale gówno, taktyka nie wyszła. Tego nie otworzę. No widać, że się... No ale, czy ty nie masz gościu tych drzwi otwierać... Aha, zajebiście. Czy nie masz gościu tych drzwi otwierać normalnie? Szybce, no fajnie, dobra. Oho! Spierdalać! Aha, tu jest takie menu jakieś dziwne, dobra. I co ja chcę... Dobra, nie wiem. Ale ta gra jest popieprzona, nie? Otwieraj to. No. Co? Aha, w środku coś jeszcze... Dobra, mamy tą kasetę. Opuszczony dom, zajebiście. Czy tu coś jeszcze jest? Nie ma. Teraz muszę się tam wrócić. To jeszcze, że pierwszy raz się... Coś łazi. Dobra, idziemy dalej. Da mnie wejdę, nie ma bata. Kurwa! Jak ja się już... Ja się już spociłem. Da się zamknąć te drzwi? Da się. W ogóle nie wiem, czemu jestem w tym domu, nie chciałem w nim być. Dobra, będzie jakaś cutscenka, czy coś? Czy mam się zesrać? Dobra. No i? Fajnie. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Aha. Speaking of which, a, mogę chodzić sure tutaj, dobra. Right this time, I don't want to repeat of Amarillo. Ciekawe, że się odjebało w ogóle. Bo tego gościa było widać na początku, jak on się tam dusił. No, co ja mogę zrobić? Aha, nic nie mogę zrobić, tylko chodzić. Don't be surprised if we have to make a change. No już o mnie gadają. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro. Just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless alligatorów w kanałach, lol. Kto to wymyślił? Dobra, czyli przyszliśmy sobie po prostu zwiedzić chałupę i nagrać to. Okej. Okay. Znaczy powiem wam, że na pewno jest lepiej, jak się coś dzieje, w sensie mam kolegów, oj sobie z nimi idę. Mniej trochę to straszne, bo jakbym sam tak miał włazić z tą latarką, to dramat. Get out of the way. It's locked. No i było się nie włamywać, gościu. After you. So, why are we in hell this time? Dobra, przynajmniej będziemy wiedzieć, co nas czeka. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. Dobra. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul places. Jeszcze pewnie chcielibyście, żebym to w nocy nagrywał. Na pewno, nie ma chuja. Żona by mnie zabiła, jakbym zaczął wjeżdżać. How long has this place been abandoned? 3 years. Ale 3 lat opuszczone miejsce i tak wygląda. Get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I knew I should have worn my good shoes. Ten zaraz tam coś mu się stanie. Oh, shit. Glad I had my shots. Although... This will make a great backdrop. Andre, what do you think?
Aha, jego już nie ma. O, tam coś łazi? Andre! Czym się zdawało? Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! O kurwa. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? Jakiego coś tu zaraz mu się stanie? Gówno, nie mam zamiaru się ciebie trzymać blisko. Idź se sam, typie. What the fuck was that? Did you hear that? Nie, nie słyszałem ani trochę, kurwa. No idź, pierwszy. Andre? Where the fuck is he? Czemu ja trzymam się blisko niego? Zaraz go coś capnie, patrzcie na to. Andre, where are you, man? Wypierdalam tu do rogu. Będę sobie stał. Niech on se tam łazi. W dupie to mam. Na pewno. Co ty tam widzisz? No kominek, debil. Do kominka zagląda kolegi, szuka w kominku. Głupi idiota. No i co widzisz? A on będzie tam stał, póki ja tam nie podejdę, żeby się coś stało. Na 100%. Zobaczcie. Motyw. No, na bank. Muszę tam podejść. What the hell? Wciągnie go. Jak chuj. Pa, patrzcie, patrzcie. A nie, dobra. You gotta be fucking kidding me. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. A na C się kłóca. Dobra, nie wiedziałem. Dobrze, że włączony mam samouczek. Aha, zajebiście. A przynajmniej dowiedzieliśmy się, że tu można wejść w tym pokoju, w którym ten, w którym byliśmy. Także spoko całkiem. O, stoi debil. Aha. Zajebiście. No kurwa, długa ta drabina. Jak on lewituje. No idziesz? Gościu. Gówno, dobra. Co ci jest? Dobra. Akcja jest. Aha, on się nadział. Dobra, spoko. Kurwa, jeszcze telefon do mnie. Co tu idzie? Coś tam podeszło do nas. Dobra, to nie było straszne. Myślałem, że będzie coś bardziej hardkorowego. Telefon, nie dzwoń do mnie, kurwa. Dobra. Czyli wiemy, że tu było wejście gdzieś chyba, nie? Można było coś otworzyć. O, tutaj, dokładnie tu. No idziemy dalej tym tropem, nie? Ja pierdolę, zejście do piwnicy. Klucz do tylnych drzwi, zajebiście. Ogólnie tu był ten trup, ale go nie ma. I nie ma drabiny. Więc ogólnie tam nie zejdę. Fuck, ja się boję za siebie obracać, bo to w takich grach... Das ist szok. O kurwa, wypierdalaj ode mnie. To tu jest, do tego jest ten klucz? Nie, tu nie wejdę. Dobra, tu mogę coś zrobić, to jest zabite. Nie mam zamiaru do lustra patrzeć. Nie no, pojebało ich. Dobra, tu to babsko stało. Tu się coś sypło. Dobra, tam nie idę. Tam byłem, pierdolę, idę na górę. To jest demo, nie? Jezu.
Nie mogę tego nacisnąć. Muszę znaleźć to gówno od tych. Zajebiście. Dobra, tam były te tylnie drzwi, to wejdę, wezmę tam, zejdę i spróbuję tamte otworzyć dziadostwo tamto. Tylko ten pajac tutaj szedł. Więc trochę mi to nie na rękę. Ła kurwa! Pojebało. Nie, tu się coś odpierdoli zaraz. Dobra, fajny haczyk, zajebiście. No kurwa, co nie mogę? Otwieraj to. Co chy? O kurwa! Jebnięty debil. Dobra, wcale się nie przestraszyłem, ani trochę. I co? Koniec? Ta grafika jest za dobra w tej grze. Bo normalnie bym się nie bał. Dobra, co tu idzie? Trzeba trochę odważniej w tą grę też. Dobra. Bum. Aha, dobra, odważniej w grę. No, już na pewno. No, fajnie. Zajebiście. I co? Aha, witaj w rodzinie, kup teraz, dzień dobry, fajnie. 24 stycznia 2017. A tu może być szczęśliwe zakończenie? Czemu to jest nieszczęśliwe? Co ja mogłem innego zrobić? No dobra, w każdym bądź razie dziękuję bardzo za oglądanie, trwało to krótko, przestraszyłem się dwa razy. I to też nie tak, żebym riadar jakoś bardzo. Ale szczerze mówiąc, to od was zależy, czy tą grę kupię. Tak zróbmy. Jeżeli będzie dużo łapek, to będzie horror przed, bo jak wiecie, Outlast 2 ma wejść chyba jakoś w maju. Albo coś tego typu. Chyba, że się pomyliłem. Nie wiem, mogę nie pamiętać. Jak dacie dużo łapek, to tą grę kupuję. Nie wiem, powiedzmy 800 łapek i grę kupuję. Nie będzie 800 łapek, gry nie kupuję. Czekamy na Outlasta. A ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Możecie zostawić łapkę i suba. Trochę jestem w szoku. No i tyle. Trzymajcie się. Cześć.